Cześć, słuchajcie, mamy dla Was zadanie. Zastanówcie się i odpowiedzcie nam w komentarzach na pytanie, czy chcielibyście takiego Fiata 125P zobaczyć na wystawie. Samochód jest w stanie mocno średnim, jest mocno zapuszczony, jest trochę zdekompletowany, ale jest to jeden z tych wyjątkowych Fiatów 125P z silnikiem diesla. Premiera tego auta na łamach czasopisma Motor miała miejsce dokładnie w dniu moich pierwszych urodzin. I z tego, co dziennikarze, redaktorzy napisali, to pod maską został zamontowany silnik wysokoprężny niemieckiego producenta, volkswagenowski diesel, taki jakiego możemy spotkać w Passacie, w jakimś Golfie czy tym podobnym aucie. Auta były na tyle dopracowane, że z tym dieslem potrafiły przejechać nawet po kilkaset tysięcy kilometrów. Ten, jak widać, ma za sobą co najmniej kilkaset, jeśli nie kilka milionów kilometrów, zachował się w stanie, jakim się zachował, natomiast jest niewątpliwym rarytasem i ciekawostką przez to, że ma pod maską zamontowany silnik inny niż 115C. Michał, stoimy na tle Twoich perełek, najbardziej wartościowych eksponatów swojej kolekcji. Powiedz coś o nich i przede wszystkim powiedz, czym się zajmujesz. Zajmuję się już od 20 lat rekonstrukcją historyczną w szerokim tego słowa rozumieniu. Jednym z takich najstarszych moich projektów jest właśnie rekonstrukcja formacji zwanej Milicją Obywatelską kiedyś, czy dzisiejszej Policji, jak również tą zbrojną jej częścią, czyli ZOMO. Nasza grupa powstała właśnie około 20 lat temu podczas jednych z pierwszych obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Na początku była to grupa pasjonatów, kolekcjonerów. Później ta grupa zaczęła coraz bardziej się rozrastać. Pojawiły się właśnie samochody pierwsze kupione za wtedy naprawdę niewielkie pieniądze. Oczywiście w stanie takim oryginalnym. Do kompletnego remontu. Tak, tak? Jest. I gdzie je wtedy trzymaliście? Pierwsza nasza baza to była na ulicy Staniewickiej, czyli całkiem niedaleko stąd, po drugiej stronie torów. Tam wtedy jeszcze miałem firmę i wynajmowaliśmy z kolegą Wiatę, pod którą stały właśnie nasze nyski. Fiat, Polonez I co robiliście przez te 20 lat, odkąd się zaczęliście tym zajmować? Jakieś takie najbardziej charakterystyczne inscenizacje? No, przez parę lat robiliśmy inscenizację 13 grudnia na Placu Zamkowym. Czyli jeśli ktoś z Was widział taką inscenizację na Placu Zamkowym, no to macie gwarancję, że to robiła ekipa Michała i pewnie on tam właśnie był jednym z tych poganiaczy, głównych pałkowników, tak. Głównych, tak. Oprócz tego oczywiście zaczęliśmy też pracę przy produkcjach filmowych i jedną z takich pierwszych i największych produkcji to był film o księdzu Popiełuszce, czyli Popiełuszko, wolność jest w nas. Produkcja trwała chyba prawie 2 lata, z tego co pamiętam. No i byliście tam w roli tego czarnego charaktera. No, oczywiście, oczywiście. Także wtedy właśnie pierwszy raz się pojawiły na planie nasze nyski i oczywiście koledzy w pełnym mundurowaniu. Wyposażeniu historycznym. No dobra, ale to tak schodzimy trochę na taki mocno mroczny okres, stoimy też na tle takich mrocznych samochodów. Może trochę przeskakując do innych czasów, w sumie też mrocznych, ale ostatnio byłeś na D-Dayu, na Helu. Zajmujesz się też inscenizacjami związanymi tam z okresem II wojny światowej, no tak, który tak. Może nie był faktycznie dużo bardziej przyjemny, ale jest kompletnie odległy i budzi zupełnie inne skojarzenia. No, generalnie oprócz Milicji Obywatelskiej, to w zasadzie pierwszym moim tematem, jaki poruszyliśmy, to było Powstanie Warszawskie. Ponieważ ta historia Powstania Warszawskiego gdzieś tam jest mocno związana z moją rodziną. No i ja jako warszawiak rodowity, no, zawsze podchodziłem mocno emocjonalnie do tego tematu. Więc pierwsza moja grupa rekonstrukcyjna stricte, której byłem współzałożycielem, to jest do dzisiaj istniejąca grupa Zgrupowanie Radosław, którą można zobaczyć 1 sierpnia chociażby na Powązkach ze sztandarami i przy wielu różnych uroczystościach. Ale ty zdajesz sobie sprawę, że od Powstania Warszawskiego minęło 80 lat i to jest mniej więcej taki sam okres czasu, jak tuż przed wybuchem II wojny światowej dzielił tamtych ludzi od Powstania Styczniowego. To już się tak trochę staje prehistorią, ale temat nadal jest gorący. Jest gorący, no niestety coraz mniej jest tych ludzi, którzy przeżyli powstanie, którzy walczyli, bo mieliśmy jeszcze wtedy, 20 lat temu, dosyć spore grono kombatantów, z którymi mieliśmy stałe kontakty, częste spotkania i wiele się od nich dowiedzieliśmy, wiele się od nich nauczyliśmy. Niestety w tej chwili, co widać właśnie 1 sierpnia na Powązkach, praktycznie
jest ich już garstka. No i jak to jest w praktyce z tymi ludźmi, którzy to właśnie przeżywają i są z tym blisko? No bo skoro to najstarsze pokolenie, które pamięta te czasy Powstania Warszawskiego, być może nawet walczyło, przeżyło to, no już nie ma tych ludzi z nami. Jak to jest z tymi następnymi pokoleniami? No jeżeli ktoś ma dzisiaj, nie wiem, 20 lat, czyli urodził się w 60. rocznicę powstania, czy dla niego to nadal jest emocjonujące przeżycie i on się z tym identyfikuje i przychodzi na takie obchody, jakieś inscenizacje? Czy raczej są to tacy ludzie właśnie 60+, którzy gdzieś tam jeszcze z dziada, pradziada, czy ich rodzice to pamiętali, czy dziadkowie? To jest, myślę, że nie chwaląc się, zasługa też naszej działalności. Bo to jest ta pałeczka, to jest ta sztafeta pokoleń i dzięki temu, że 20 lat temu mocno weszliśmy z tym tematem, to dzięki takim grupom rekonstrukcyjnym, które mają poważne podejście oczywiście do takiej działalności, dzisiaj mamy tłumy ludzi na ulicach, którzy o 17 się zatrzymują, 1 sierpnia, którzy oddają cześć powstańcom i którzy przychodzą, czy na Powązki, czy gdzieś w centrum się gromadzą. I cały czas widać, że w tych ludziach jest ta pamięć żywa, pomimo tego, że rzeczywiście to są ludzie, którzy tylko z opowieści znają tą historię. Ale tak jak wspomniałeś, powstanie styczniowe też dla powstańców warszawskich było tak już prehistorią, tak? A nadal było tematem bardzo, bardzo, bardzo ważnym i bardzo emocjonalnym. No właśnie nie wiem, czy było wtedy, nie? Z perspektywy czasu. Dobra, ale uciekając trochę też od tego, bo byśmy mogli rozmawiać i rozmawiać. Mamy tutaj Michała, dzięki któremu obchodzimy właśnie takie piękne, niepiękne, sentymentalne i mocno wzruszające uroczystości, jak właśnie rocznice powstania, czy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Michał, a co ty robisz tutaj? No tutaj robię coś zupełnie innego niż reszta ekipy, ponieważ nie skupiam się stricte na samochodach, chociaż oczywiście tutaj część mojej kolekcji stoi. Ten mój najcenniejszy eksponat jeszcze nie jest częścią wystawy, ale to na razie jest tajemnica. Na razie, co to jest? Zrobimy sobie taki specjalne odsłonięcie tego eksponatu, żeby to faktycznie zadziało się w antuarzu takim, jak należy się jemu. Natomiast tutaj chcemy odtworzyć takie specyficzne, typowe pomieszczenia, jakie można było zobaczyć w okresie właśnie PRL-u, czyli lata... Lampę do gabinetu, nie? Tak, poproszę. Czyli w latach 70. i 80., a nawet zahaczamy o lata 60., ponieważ mamy tam portret niejakiego towarzysza Gomułki. Więc, to jest oryginalne, pewnie tak, zdjęte z jakiejś sali dyrektora szkoły powszechnej albo zawodowej. Albo tak? Z jakiegoś urzędu być albo może. Z jakiegoś urzędu. Wiesz, tak samo jest też orzełek, prawda? Jest orzełek, bez korony. Tak jest. To jest taki, będzie... którego znienawidziliśmy na dziesięciolecia. Tak, tak. Takich oryginalnych gadżetów z epoki faktycznie nie reprodukcji, tylko zachowanych, ocalonych od zapomnienia. No to jest chyba wszystko, co tu macie. Tu nie ma replik. Nie. Tu nie ma żadnych replik. To wszystko są nasze wieloletnie zbiory, które no, mamy teraz szansę wreszcie w odpowiedni sposób wyeksponować. Tu akurat gdzie stoimy będzie gabinet komendanta Milicji Obywatelskiej, posterunku Milicji Obywatelskiej. Taki w sam raz dla mnie, żebym ja sobie tutaj też jeszcze zasiadam. Mundurek trzeba będzie raczej odpowiedni dobrać. Obok mamy posterunek z częścią taką, gdzie będzie dyspozytornia. Mamy tu oryginalne urządzenia. Urządzenia komunikacyjne, czyli radiostacje milicyjne. Mamy chyba mikrofonu brakuje. No będzie mikrofon. Będzie mikrofon. Kącik również taki, żeby się posilić, kawkę sobie zrobić. No i to jest tam jest jakiś oryginalny sok starczyny, ale widzę, że nie jest pełny. No jest tak faktycznie pełny, przetrwał tak, tyle tak, lat tak, pełny tak, ten tak. Sok. Patrzcie, słuchajcie, ktoś kupił taki sok, nie wiem, 30, 40, 50 lat temu i nigdy go nie otworzył. I ten kapsel faktycznie to nie jest tak, że on jest założony przed chwilą. Nie wiem, jaka tu jest data produkcji, nie umiem tego odczytywać. 79, 80 albo 81 rok. I bez konserwantów. 15 października, bez konserwantów, nie zapleśniało. Takie soki kiedyś robiliśmy w Tarczynie. Dobra, co mamy tam? Tam mamy gabinet lekarski, który się jeszcze buduje, tak? Tutaj tak, jest tutaj naprawdę... Mamy... Cała ekipa, bo to nie Michał sam robi, tylko zazwyczaj pracuje z nim kilkanaście, to przesadzę? No, kilka osób. Kilka osób i oni naprawdę przyjeżdżają tutaj codziennie i do późnych godzin wieczornych aranżują tą przestrzeń, myją te oryginalne eksponaty, które gromadzili od lat, tak żeby po wyjęciu z tego magazynu wyglądały w tym miejscu jak najlepiej, poza jakimiś takimi, powiedzmy, bezdusznymi przedmiotami, jeśli w ogóle można to powiedzieć o zabytkowym takim meblu lekarskim, no to mamy też takie rzeczy z prawdziwą historią. I tutaj mamy dyplom Akademii Medycznej w Warszawie,
dla pana Kazimierza Laskowskiego, urodzonego w 1912 roku. I to jest nadanie stopnia naukowego docenta. Oryginalny dyplom, też nie reprodukcja, tu jest tłoczony orzełek na samej górze. Także coś wyjątkowo pięknego, co przetrwało 60 lat. No i takie rzeczy mają duszę, ponieważ jest to w pewnym to sensie... To już jesteśmy w stanie przypisać do konkretnej osoby, tak? Ta szafka jest taka trochę bezosobowa. No to wiadomo, ale to już jest pewne jest jakby już... takie, ja to zawsze mówię, troszkę unieśmiertelnienie pewnej osoby, tak? Bo ona będzie tutaj, ten człowiek wiem, że już dawno nie żyje, natomiast tu będzie jakby w pewnym sensie, no ta pamięć o nim wciąż żywa. No właśnie o nim wspominamy, tak? O to chyba chodzi, prawda? Także takich właśnie gadżetów jest tutaj niezliczona, myślę, ilość. Nie przesadzę, jeśli powiem, że jest ich bez liku. Na razie jeszcze mamy wszystko w powijakach. Większość rzeczy jest jeszcze popakowana, ale już niebawem ujrzą światło dzienne. No i tutaj jest szkoła, odtworzona szkoła. Można usiąść? Oczywiście, jak najbardziej. I to każdy będzie mógł usiąść? No myślę, że tak. Myślę, że ta farba przetrwa jeszcze. Jeszcze dziesięciolecia, nie? No ja takich ławek szkolnych nie pamiętam. Ja też już nie, ale w latach 70. one jeszcze były. W latach 80. to za naszych czasów już były te takie osobno krzesełka, osobno ławki. Osobno krzesełka, osobno ławki, jakieś tam metalowo drewniane. Natomiast te jeszcze w latach 70. były. Wcześniejsze jeszcze miały tutaj takie na kałamarze. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest dosyć ergonomiczna pozycja, bo mi się siedzi wygodnie, tylko postaw tu kałamarz, żeby on się nie zsunął. No to były specjalne właśnie takie zagłębienia na kałamarz i na pióra. Natomiast to już jest ten późniejszy jakby typ, kiedy już pisano długopisami. Ale długopis też nie odłożysz, bo... No to trzeba, trzeba trzymać w ręku i pisać, jak pani każe. Tak. No, lekcje są od tego, żeby się uczyć i pisać. Dokładnie. Tu gdzieś jakieś mapy będą wisiały. Będą mapy, będzie tablica oczywiście oryginalna. Biurko nauczyciela z globusem. Tak. Czy to jest globus świata, czy Polski? To jest globus Warszawy, podobno ktoś powiedział, ale Warszawy, tutaj Wisła wylała za bardzo. Jak na warszawiaka przystało, nie mogło być inaczej. Jakieś oryginalne też, to też jest, to akurat pamiętam ze szkół, jakieś takie, no jakby to nazwać, to są nasiona. Interaktywne to są, plansze, tak, z autentycznymi nasionami, czy liśćmi zasuszonymi. W tych szafkach będą stały oryginalne słoje z preparatami w formalinie. Czyli będzie można zobaczyć żabę, jakąś rybkę, jakiegoś szczura, który jest przekrojony, rozkrojony, pokazane są wnętrzności, także dla ludzi o mocnych nerwach. Dobrze, to tu będzie trzeba taki parawan zrobić i napis ostrzegawczy, że zbliżasz się na własną odpowiedzialność. Dacie radę? Wyrobicie się? Oczywiście. No to słuchajcie, zapraszamy od 13 września, od 14 w zasadzie, bo 13 to mamy takie krótkie otwarcie. 14 września odwiedzajcie nas i podziwiajcie to, co zrobił dla nas Michał z ekipą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A nie, tu mi wystaje, musiałem do tamtej przekosić ją. To jest przedstawić. Ale ona musi być tak na połączeniu, proszę. No dobrze, to sobie ją zaraz przedstawimy. Trochę do ciebie tam, Artur. No. Trzeba ją postawić na placu.